Polak, Węgier, dwa bratanki w takiej dowolnej sportowej trawestacji tego porzekadła. Mówiło się dalej, że i do piłki, i do bramki, tylko że w historii spotkań Polski z Węgrami te bramki, te gole wpadały przeważnie do naszych bramek. Tylko 4 zwycięstwa, 19 porażek. I proszę bardzo, nie przegramy, a trzecie bramki uszczęśliwiony Marcin Jałowa. Teraz ta sytuacja tu był wyraźnie. Poszedł, piłka odbiła się od próbującego stanąć tam na linii strzału Zoltana Jagodicza, ale strzelcem bramki w protokole sędziowskim będzie z pewnością Marcin Jałowa. Radość na stadionie Kutnika, tu przecież grają. Jest również numerem 14 Dariusz Szubert ze szczecińskiej Pogoni, ale uwaga, znów ten groźny tam prawy obrońca drużyny węgierskiej Gábor Puglić, ten sam, który zagroził poważnie Andrzejowi Woźniakowi w pierwszej połowie spotkania. Instynktownie polski bramkarz obronił jego strzał z prawej strony. Przechodzą Węgrzy, potężne uderzenie, będzie dobitka i gol. Najpierw strzelał Józef Heller, dobił tę wypuszczoną przez Woźniaka piłkę do siatki Laszlo Klaus. No i proszę Państwa, radość na stadionie Hutnika trwała krótko, bo tylko 2 minuty. 12 minuta gry drugiej połowy spotkania. Węgrzy prowadzą 2-1. Wince i Klaus strzelcami bramek dla gości, Marcin Jałowa dla Polaków. I znów niebezpiecznie na naszym polu karnym i dobrze teraz ustawiony był Andrzej Woźniak, a strzelał ten wprowadzony za Istvana Wince Aurel Czertoń. Pojedynek indywidualny, Szubert Puglić, może wyjdzie z tego Polak, a może wywalczy rzut rożny, oddał do tyłu do Kubika, Kubik do Marcina Jałowy, Jałowa zbliża się do pola karnego, strzał z 20 metrów broni Zoltan Wek. Więcej takich akcji. Tak, Ryszard Czerwiec numerem 13 z łódzkiego Widzewa, niebezpiecznie pod bramką Woźniaka znów Czertoń w ciągu 2 minut stanął przed kolejną szansą zdobycia bramki. No i mieliśmy teraz szczęście. Łapiński atakowany przez Czertoja. Dobre podanie na lewą stronę. Jest tam Wojciech Kowalczyk, przechodzi na prawą nogę. Strzał! Przez moment uciekła piłka z rąk Wegowi, ale nie zdążyli do dobitki Polacy. I teraz dwójka, Puszkasz, Hidekuti. Marcin Jałowa, ożywił się Jałowa w tej drugiej połowie spotkania. Nieco lepiej gra również Kowalczyk, choć właściwie do jego gry nie można mieć zastrzeżeń w pierwszej połowie meczu. No a z rzutami wolnymi nam, jak Państwo widzą, nie wychodzi w tym meczu. W pierwszej połowie dwukrotnie próbował bez skutku Szewczyk, teraz dla odmiany Piotr Jegor, ale efekt ten sam, wysoko ponad poprzeczką. Przyspieszają Polacy, dobre podanie, często do Kowalczyka, Kowalczyk przed szansą broni Zoltan Wek. Jeszcze legionista przy piłce. Teraz z autu śmiało tutaj wyrzuca piłkę przecież ostatni obrońca Józef Czabi. Nie martwi się, że nie wróci na pole karne. Ktoś go tam asekuruje, no nie ma tej wymienności. Trener Henryk Apostel zmienił. Już po pierwszej połowie zdjął z boiska Dariusza Gęsiora, no a znacznie później również i Tomasza Wieszczyckiego. Może Czerwiec spróbuje teraz uporządkować tę grę w środku pola. No, ale traci piłkę Fedorów, traci i szepczy. Gniezdnią Sandor, podanie do Czepeja, strzał, Woźniak broni i głową wybija piłkę na rubro Maszewski.
zdecydowanie brak zgrania, płynności w grze Polaków. Szarpie, zrywa się Kowalczyk aktywny i w tej drugiej połowie spotkania. No ale co tego, może teraz? Proszę Państwa, dla polskiego zespołu, a w trójce, o ile dobrze dostrzegłem, Henryk Bałtyński. Powtórka tej sytuacji i wyrównujemy na 2-2. Za blisko jest Węgier, nie ma przepisanych 9 metrów, ale nie czekał. Fedoruk podał krótko do Czerwca i wybił nam piłkę głową Józef Keller. Jeszcze Polacy, jeszcze Czerwiec, ale niedokładna była ta wrzutka. Jeszcze Jałocha, gubią się teraz troszkę Węgrzy. Fedoruk doskonale! I gol, proszę Państwa, strzelce do bramki Adam Fedoruk, 28-letni pomocnik warszawski, legendarz, którego doskonale pamiętają z kibicem z Bieleckiej stali z wieloletnich występów w tym zespole. Adam Fedoruk w 85. minucie spotkania uzyskuje dla naszego zespołu prowadzenie.